Namaste. Bardzo mi miło powitać Cię na naszej ceremonii o numerze 219. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Z całego serca dziękuję, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną oraz innymi uczestnikami i razem tworzymy ten nowy i piękny świat, nową ziemię i nową świadomość. Gwarantuję Ci, że klucz do szczęścia o numerze 219 wykorzystasz jeszcze dzisiaj, aby Twoje życie było jeszcze lepsze i jeszcze piękniejsze. Prosiliście mnie o to, aby zaczynać każdą ceremonię najpierw od procesu oczyszczenia, połączenia z danym miejscem mocy, a następnie dopiero bym przekazywała w Wasze dłonie wszystkie klucze, wszystkie wskazówki. Zaczniemy może dzisiaj dokładnie w ten sposób. Dzisiejsza ceremonia będzie dotyczyła słońca, światła, złota, świadomości, mądrości wyższej. Tego, jak czuć się tutaj, w tym momencie, najlepiej jak to możliwe. Aby tutaj na ziemi realizować siebie, swoje powołanie, swoją misję, bez względu na to, co dzieje się wokół, nie patrząc również na innych ludzi. Szczególnie na tych ludzi, którzy i tak nie chcą Cię zrozumieć, nie chcą Cię zaakceptować, a może nie są w stanie Cię zrozumieć i zaakceptować, ponieważ mają zupełnie inną świadomość. Czasami, gdy patrzymy na tych ludzi, gdy próbujemy się dopasować do jakichś wzorców społecznych czy innych, tracimy cenny czas, który możemy wykorzystać na coś zupełnie innego. Dzisiaj nauczę Cię tego, jak popatrzeć na bycie eremitą w pozytywny sposób, jak stać się tym prawdziwym magiem pełnym siły, mocy, siły kreacji, a także opowiem Ci o niesamowitych procesach alchemicznych, które mają miejsce dokładnie tutaj, w tym momencie, w których bierzesz udział, a może nie wiesz, jak je zrozumieć i jak je przyporządkować. Aby nie przedłużać, zaczynajmy. Rozpoczynamy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, potem schodzimy przez cały proces oczyszczenia i podwyższenia wibracji, aby odrzucić wszystko to, co mogłoby hamować Cię na Twojej drodze zrozumienia dzisiejszych słów ceremonii. A pamiętaj, to jest ceremonia z wyższej półki, numer 219, czyli już jesteśmy, już w zaawansowanej serii 200. A następnie krok po kroku przekażę wszystkie wskazówki w Twoje dłonie, opierając się również na niezwykle ważnej symbolice, troszeczkę sobie materiału, tak to nazwać, powtórzymy, aby utrwalić to i aby popatrzeć na przesłania dzisiejszej ceremonii 219 troszeczkę z innej perspektywy. Zaczynajmy więc aktywację Twojego wewnętrznego światła i słońca, czyli głębokie oddychanie. Z każdym wdechem wdychasz światło, które rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie, a z każdym wydechem wydychasz również światło, jeżeli masz go pod dostatkiem lub to, od czego pragniesz się uwolnić, co może przyczepiło się do Ciebie w ostatnich dniach lub tygodniach. Głęboki wdech światła. I wydech. Głęboki wdech światła. I wydech. I jeszcze raz. Głęboki wdech światła. I wydech. I teraz poczuj, jak Twoje wewnętrzne słońce na wysokości splotu słonecznego i serca rośnie i rośnie i rośnie. Rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie i jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie. Źródło światła połączone z uniwersum, z wszechświatem.
Rozpoczynałem proces oczyszczenia i podwyższenia wibracji. Możesz powtarzać za mną na głos lub w myślach. Siły wyższe, siły światła, siły miłości, obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o oczyszczenie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia. Teraz. Siły wyższe, siły światła, siły miłości, obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o ochronę, opiekę i wsparcie każdego dnia i w każdym momencie. Siły wyższe, siły światła, siły miłości, obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o wypełnienie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia, tym, co świetliste i najlepsze dla mnie. Dziękuję. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Poczuj to światło w Tobie, jak rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie. I jest tak silne, że nawet ja je odczuwam. I wszystko wokół mnie. Światło w Tobie. Ja w tym momencie połączę się z tym miejscem mocy. To jest szczególny czas. Czas, gdzie to nasze święte miejsce zostało nietknięte. To jedno święte miejsce. A tutaj już 2 metry dalej, 2 metry dalej, 2 metry dalej. Wszystko jest zwęglone i spalone. Taki czas, który może być symbolicznie nowym początkiem. Taki czas, który jest symbolicznie tym feniksem, który został spalony, podnosi się z popiołów w jeszcze lepszej, w jeszcze piękniejszej, w jeszcze bardziej świadomej postaci. Tyle rzeczy czasami musi odejść z naszego życia, aby zrobić miejsce dla nowego. Tyle energii musi się przetransformować. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja połączę się z tym miejscem mocy, z tą energią magicznej oazy, tego drzewa awokado, tego drzewa laurowego, tej sosny symbolicznie mojej urodzeniowej, wytrwałość i wytrzymałość, tego bluszczu nieśmiertelności, tych fioletowych kwiatuszków, które kwitną tutaj przede mną, przemiana i transformacja. Coś odeszło, by zrobić miejsce dla czegoś nowego. Może również w Twoim życiu coś teraz odeszło, albo odejdzie, albo właśnie odchodzi, żeby zrobić miejsce dla tego nowego i dla tego pięknego. Przyjmij więc tę energię, zgromadź jej jak najwięcej, bo może będzie Ci potrzebna w kolejnych dniach lub tygodniach. Połączę się ze wszystkimi 4 żywiołami, aby zachować harmonię wszechświata. Aby ta energia towarzyszyła nam dzisiaj w czasie naszego spotkania. Energia 4 żywiołów, z których wszystko tutaj na Ziemi jest stworzone i utkane. Każdy z nas ma te żywioły w sobie. Wszystko wokół ma te żywioły w sobie. Możesz mieć teraz oczy zamknięte lub oczy otwarte. Skoncentruj się na energii i przyjmij jej jak najwięcej. Siły tego miejsca mocy. Ja, Maria Bucardi Marai Maren, przywołuję Was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste. Energię żywiołu powietrza, energię wschodu przywołują Was i proszą o połączenie. Energię żywiołu ognia, energię południa przywołują Was i proszą o połączenie. Energię żywiołu wody, energię zachodu przywołują Was i proszą o połączenie. Energię żywiołu ziemi, energię północy przywołują Was i proszą o połączenie.
bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste. Energia tego miejsca, wszystkich czterech żywiołów, płynie do Ciebie. Energia przemiany i transformacji fioletowego promienia płynie do Ciebie. Energia zielonego promienia, odnowienia, regeneracji, wzrostu płynie do Ciebie. Kreatywność. I niebieska energia ochrony. Ochrona Archanioła Michała, ochrona Wszechświata. I jeszcze energia złota, ta energia mądrości wyższej. I jeszcze energia różowa, tej miłości bezwarunkowej, która zmienia wszystko na Ziemi. Może jeszcze biała energia, krystaliczność myśli, słów i działań, aby wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie wypełniło to, co piękne i czyste. Dziękuję. Momencik milczenia i za chwileczkę zaczynamy nasze przesłania o numerze 219. Ceremonia o numerze 219 z energią świadomości, z energią słońca i szczęścia. W takim momencie dookoła słyszysz, jak pracują maszyny, jak porządkują to wszystko po tym wielkim pożarze, robią miejsce na to nowe. To takie smutne, a jednocześnie tak bardzo nas motywujące i inspirujące do zmiany nas samych, do zmiany myślenia, do zmiany świadomości, do wejścia w ten nowy czas, nowej ziemi, nowej ludzkiej świadomości. To jest czas, w którym tak bardzo i tak intensywnie działam dla ziemi, działam dla świata, jak chyba nigdy wcześniej. Mimo, że nie są to jakieś spektakularne działania, które można by było pokazać, są to działania w energii. Działania na poziomie energii. I gdy odrzucisz te wszystkie ludzkie słabości, trudności, problemy, zawirowania i poczujesz tą energię, to również możesz stać się jej częścią. Tą nową energię, która tworzy nową ziemię, nową świadomość, nową ludzką świadomość. Naszą nową ziemię, na którą wszyscy tak bardzo czekamy. Tyle rzeczy, tyle iluzji wychodzi teraz na powierzchnię. W naszym własnym życiu, ale również globalnie. Tyle rzeczy widzimy, których nie widzieliśmy wcześniej. Ale widzimy również, jak wielka jest rozbieżność pomiędzy nami i pomiędzy może innymi ludźmi. Wydaje się, że jesteśmy tacy sami, że mamy tyle podobieństw, ale mamy również mnóstwo różnic. Jest ogromny skok w świadomości pomiędzy niektórymi ludźmi i pomiędzy innymi ludźmi. I jestem pewna, że należysz do tych ludzi, którzy mają dużo wyższą świadomość niż większość. Bo dlatego jesteś dzisiaj tutaj ze mną na tej ceremonii. Dlatego w jaki sposób Twój anioł stróż, energia wyższa, energia źródła poprowadziła Cię dzisiaj tutaj na to spotkanie. Bo masz wyższą świadomość niż większość ludzi. I pierwszym, takim podstawowym przesłaniem naszej dzisiejszej ceremonii o numerze 219 jest
Przestań dopasowywać się do innych ludzi. Przestań spełniać ich oczekiwania. Ponieważ większość tych ludzi nawet nie chce Cię zrozumieć. Większość tych ludzi nigdy nie będzie w stanie Cię zrozumieć, bo mają zupełnie inny poziom świadomości. I tutaj nie chodzi o to, że ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy. Tutaj chodzi o różnicę w świadomości. Jeżeli próbujemy się dopasować do innych ludzi, do ich oczekiwań, do ich wzorców, do ich norm, to stajemy się tacy jak oni. I często zapominamy o tym, kim naprawdę jesteśmy. Zapominamy o tej naszej świadomości, o tej naszej misji, o tym naszym powołaniu tutaj na ziemi. Staraj się zmieniać siebie, być przykładem dla innych, działać na Twoim terytorium. Nie próbuj spełniać oczekiwań innych. Nie próbuj dopasowywać się do innych. Nie próbuj zakładać gorsetu różnych społecznych oczekiwań, społecznych norm. My nie jesteśmy tutaj. Po to, żeby zakładać gorset i dać się zniewalać. My, jako nasiona gwiezdne, jako dzieci indygo, dzieci kryształowe, dzieci tęczowe, jako szczególne dusze, jesteśmy tutaj po to, aby dokonać przełomu na ziemi, aby dokonać rewolucji w świadomości ludzi. Rewolucji w świadomości ludzi. Żeby dokonać rewolucji w świadomości ludzi, musimy najpierw poczuć to światło, boskie światło w nas samych. Poczuj więc tą boską energię, energię źródła, energię Twojej duszy w Tobie. Żyj według Twoich zasad, żyj według Twojej boskiej prawdy, według Twojej wewnętrznej prawdy, według Twojego wewnętrznego światła i bądź przykładem dla innych. Bądź przykładem dla innych, a inni pójdą za Tobą. Jeżeli coś przepracujesz w sobie, w Twoim życiu, znajdziesz idealne dla Ciebie rozwiązania, znajdziesz idealną Twoją własną złotą drogę świadomości, rozświetloną słońcem, złotem, mądrością wyższą, to stajesz się przykładem dla innych. Inni pójdą za Tobą. Ci, którzy szukają, będą szukać Twojej rady. Ci, którzy szukają, będą szukać Twojego wsparcia. Ci, którzy szukają, znajdą w Tobie tą wiedzę, tą mądrość, która im pomoże wydostać się z gorsetu, wydostać się z tej starej, niskiej świadomości i przejść na wyższy poziom. Czyli pierwsze przesłanie naszej dzisiejszej ceremonii o numerze 219 dla szczególnych ludzi, ze szczególną świadomością, ze szczególną duszą, czyli dla Ciebie, bo tutaj dzisiaj jesteś, jest. Czas przemiany i transformacji. To jest Twój czas. Idź Twoją drogą, jedyną i niepowtarzalną. Idź za głosem Twojego serca w czystości i świadomości. Idź tą rozświetloną złotą ścieżką maga transcendentnego, który kreuje swoje życie według siebie i według tego, co otrzymuje od siły wyższej. Nie patrz na innych. Nie słuchaj innych. Nie słuchaj złych doradców, którzy mówią: nie sięgaj do gwiazd. Nie słuchaj tych ludzi, którzy sami nie wiedzą, co ze sobą począć, którzy sami nie mają rozwiązań, którzy sami są fałszywymi autorytetami. Ten prawdziwy autorytet jest w Tobie. Ta prawdziwa mądrość jest w Tobie. To Ty idziesz Twoją drogą, Twojego serca, Twojej świadomości. Znajdujesz dla Ciebie idealne rozwiązania. Znajdujesz dla Ciebie idealne życie, idealne ramy, idealne granice, idealne terytorium, żeby siebie rozwijać, korzystając ze wszystkich Twoich talentów, które masz. I to Ty stajesz się autorytetem dla innych.
to Ty stajesz się przykładem dla innych i inni pójdą Twoim śladem. To my jesteśmy tymi, którzy rozbijają stare ołtarze. To my jesteśmy tymi, którzy rozbijają stare struktury, które już nikomu nie służą i które odejść powinny. To my budujemy nową ziemię na nowych zasadach miłości i wolności. Miłości i wolności. Nie próbuj zmieniać innych na siłę, ale bądź wskazówką, bądź radą, bądź przykładem dla tych, którzy szukają. Bo ci, którzy są zamknięci, ich nie dasz rady zmienić, tylko marnujesz swoją energię. Otwórz się na tych ludzi, którzy szukają, z którymi możesz się podzielić Twoją wiedzą, Twoim doświadczeniem, Twoim indywidualnym doświadczeniem. Jesteś jedyna i niepowtarzalna, jedyny i niepowtarzalny. Nie ma drugiej takiej istoty jak Ty, która by miała takie talenty, takie zdolności, takie pochodzenie, może z innych przestrzeni, może z innych gwiazd, która by miała takie doświadczenia, jakie Ty masz. Dlatego jeszcze raz takie przesłanie dla wszystkich tych z Was, którzy już mają jakieś procesy za sobą. Oczywiście każdy z nas nadal jest w procesie. To nie jest tak, że ktoś już zjadł wszystkie rozumy. Ja także nie zjadłam wszystkich rozumów. Ale każdy z nas ma już jakieś doświadczenie. Każdy ma już jakąś drogę za sobą. I dla tych wszystkich z Was, którzy uważają, że jeszcze nie są dość dobrzy, że jeszcze nie są dość mądrzy, że jeszcze nie są dość idealni, żeby prowadzić innych. To taki solidny kop w cztery litery. A właśnie, że jesteś już na tyle mądra, na tyle mądry, żeby prowadzić innych, tych, którzy szukają. A właśnie, że jesteś już na tyle rozwinięta i na tyle masz w sobie doświadczeń, i Ty również na tyle jesteś rozwinięty i na tyle masz w sobie doświadczeń, żeby prowadzić tych, którzy szukają. A praktyka czyni mistrza, czyli idziesz, działasz, prowadzisz, dalej doświadczasz. Cały czas jesteś w tym procesie, ale tym procesem, który już masz za sobą, możesz się podzielić z innymi. Ty nie musisz czekać na ten moment, aż będziesz idealna, aż będziesz idealny. Bo ten moment nigdy nie nastąpi. Nigdy nie będziemy idealni, dopóki jesteśmy tutaj na ziemi. Dlatego dziel się swoim doświadczeniem. Tutaj i teraz, tym, które już masz. Dziel się tym, co w Tobie, Twoimi talentami, Twoimi zdolnościami. Na tyle, na ile do tej pory udało Ci się rozwinąć. One nie muszą być idealne i nigdy nie będą idealne. Każdy pisarz zawsze będzie dążył do jeszcze większej perfekcji. Każdy malarz zawsze będzie dążył do jeszcze innej i większej perfekcji. Każdy mówca będzie dążył do jeszcze lepszej perfekcji. Cały czas każdy z nas dalej się rozwija. Nie możesz czekać na ten moment, aż będziesz najlepsza, aż będziesz idealna, aż będziesz najlepsza, aż będziesz idealny, bo nigdy tego nie doczekasz i marnujesz swój talent. Ty już masz na tyle wiedzy, na tyle doświadczenia, na tyle zdolności, że możesz być wskazówką dla któryś z tych ludzi, którzy szukają. Na pewno nie dla wszystkich, ale dla kogoś na pewno. Dziel się więc Twoim doświadczeniem, Twoją wiedzą, Twoimi talentami, Twoimi zdolnościami z tymi, którzy szukają. Teraz! Nie za rok, nie za dwa, nie za sto. Przestań używać argumentów. Jeszcze muszę ten kurs skończyć, ten kurs, ten i ten i ten i wtedy dopiero mogę zacząć. Bo wierz mi, skończysz jeden kurs, to będzie kolejna wymówka. No jeszcze ten muszę skończyć. Skończysz kolejny, znowu będzie wymówka, jeszcze ten muszę skończyć. Przecież możesz to robić wszystko naraz. Już dzisiaj dzielić się Twoim doświadczeniem. Już dzisiaj prowadzić innych, mniej świadomych ludzi.
a jednocześnie dalej się uczyć, dalej wzrastać. Tak jak ja cały czas się uczę i cały czas wzrastam dalej i dalej. I co, gdybym tak czekała na to, aż będę idealna, to do dzisiaj nie powstałby nawet jeden film, to do dzisiaj nie powstałaby żadna ceremonia, to do dzisiaj nie napisałabym mojej powieści. Bo dalej uważałabym, że jeszcze nie jestem idealna, jeszcze nie jestem dość dobra, jeszcze może za mało mam do przekazania, a może jeszcze nie mam narzędzi odpowiednich do tego, aby coś stworzyć i coś przekazać. Idź na żywioł. Idź już teraz. Idź już dzisiaj. Wyjdź do ludzi z tym, co już masz, a cały czas doskonal to dalej. To praktyka czyni mistrza, a nie teoria. To nie kolejnych 20 kursów umożliwi ci wyjście do ludzi. To jest tylko teoria. Praktyka czyni mistrza, nie teoria. Praktykujesz żyjąc. Żyjesz i praktykujesz. Prowadzisz i praktykujesz. Uczysz i praktykujesz. Uzdrawiasz i praktykujesz. I jesteś w tym coraz lepsza i jesteś w tym coraz lepszy. Kolejny argument. Tych wymówek to jest tyle, że mogłabym tutaj księgę całą napisać. No, jeszcze nie mogę wyjść do ludzi z moimi talentami, moimi zdolnościami, bo co? No bo przecież już inni to robią. Cudowny argument blokujący cały twój potencjał. To co z tego, że tysiące ludzi pisze książki? Twoja będzie inna. I twoja na pewno znajdzie kogoś, komu będzie się podobać. Na pewno komuś pomoże, kogoś zainspiruje i zmotywuje. To co z tego, że tysiące ludzi pisze utwory muzyczne? Twoja muzyka będzie jedyna i niepowtarzalna. To co, że tysiące ludzi już robi masaże uzdrawiające? Twoje masaże będą inne niż tych tysiąca osób. Wiesz, jaki dostałam ostatnio komentarz? Hejterowski, taki pełen hejtu, no, że nie zasługuje na to, żebym była w Wikipedii, bo mój język, jak ja piszę książki i powieści, to jest tragedia, kompletna tragedia. I co? Wycofałam wszystkie moje książki z bibliotek, spaliłam je na stosie, schowałam się do dzisiaj do mysiej dziury i czekam, aż będę najlepsza? Nie, śmieję się z tego, bo wiem, że kochacie moje książki, bez względu na to, jakiego języka używam i ile tam jest błędów gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych. Wiesz, gdzie to mam? Tam. Tam mi to wisi i powiewa. Bo wiem, że to, co przekazuję w tych księgach, jest dużo, dużo ważniejsze niż to, czy tam są błędy, czy używam jakiegoś dziwnego języka. Gdybym tak słuchała takich hejterów, to na pewno wykasowałabym wszystkie moje filmy z YouTube'a i powiedziałabym tak, Boże, Boże, Maria, co ty tam mówisz, jakim językiem ty mówisz? Ja na pewno są tam błędy gramatyczne. Może ta wiedza nie jest perfekcyjna, co tam przekazujesz, a może ktoś tego nie zrozumie. Śmiej się z takich myśli podsuwanych ci może przez konkurencję, może przez istoty mroku, które chcą cię zablokować. To co z tego, że twój obraz nie jest idealny? To co z tego, że tysiące ludzi namalowało już obrazy? To co z tego, że twoje teksty nie są idealne? Co z tego, że tysiące ludzi już napisało inne teksty, lepsze teksty? Dla kogo ty piszesz te teksty? Dla hejterów? Dla krytyków? Czy dla ludzi, które mają pomóc? To dla kogo ty piszesz tą muzykę? Dla krytyków? Dla hejterów? Czy dla ludzi, których ma ta muzyka uskrzydlać? To dla kogo ty robisz te masaże uzdrawiające? Dla krytyków? Dla hejterów? Czy dla ludzi, którym ma to pomóc w danym momencie? Dwa argumenty obalone. Pierwszy argument, że nie jesteś dość dobra, nie jesteś dość dobry już dzisiaj, żeby działać. I kolejny argument, że już wszyscy tyle napisali, tyle zrobili. Gdzie ja tam z moim? Porównywanie się do innych. Jesteś jedyna i niepowtarzalna, jesteś jedyny i niepowtarzalny.
I gdy to zrozumiesz, gdy poczujesz tą boskość w sobie, tą boskość tej indywidualności, niepowtarzalności, to powiesz tak jak ja, a właśnie, że będę pisać książki, nawet jeżeli mają być z błędami. Nawet jeżeli krytycy będą to krytykować, nawet jeżeli hejterzy będą cały internet zapisywać hejtem, to mi wisi i powiewa. Bo ja tworzę te książki dla tych, którzy szukają, żeby podzielić się tym, co wiem, tym, czego doświadczyłam, tym, czego doświadczyłem i co, w jakim miejscu jestem dzisiaj, tutaj i teraz. Naturalnie moja kolejna trylogia będzie lepsza, jeszcze lepsza, a kolejna jeszcze lepsza i jeszcze lepsza, bo to praktyka czyni mistrza. Nie chowaj się więc do mysiej dziury i nie czekaj, że kiedyś będzie ten odpowiedni moment. Kolejny argument. No, jeszcze nie mam odpowiedniego sprzętu, żeby nagrywać. No, jeszcze nie mam odpowiedniej kamery, żeby nagrywać. Zobacz moje pierwsze filmy na YouTubie. Jaka to była kamera? Zwykły telefon. Jak dzisiaj spotykam się z Tobą na ceremonii? Oczywiście zwykły telefon. Nie jakaś wielka kamera, gdzie potrzebuję do tego całą ekipę, studio nagrań. I co? I dlatego, że mam tylko telefon do nagrywania, to mam się schować do mysiej dziury, bo się komuś ci jakoś nie podoba? Jak mu się jakoś nie podoba, to niech nie ogląda. Ale ten, który dzisiaj poszukuje, który dzisiaj potrzebuje tego, co jest w tym filmie, to dla niego jest ten film, to dla niego jest ta ceremonia. I jestem pewna, że nie ma to dla ciebie znaczenia, czy tutaj mamy jakość 4K, czy HD coś tam, tylko jest ważne to, że widzisz mnie, słyszysz mnie i możesz przyjąć tą wiedzę, to przesłanie, aby znaleźć odpowiedź akurat na to pytanie, które teraz pojawia się w Twoim życiu. To jest świadomość. Świadomość opiera się na wolności. Nie pozwól więc, żeby cokolwiek blokowało Twoją wolność. Hejterzy? Krytycy, sprzęt, jakieś chore myśli, czy zdanie jakichś tam ludzi, którzy Cię w ogóle nie interesują. Twojej rodziny, znajomych, przyjaciół, którzy mówią, coś Ty, nie nagrywaj, już tyle ludzi robi lepsze filmy. Coś Ty chcesz nagrywać jakieś sprawozdania z podróży. Wiesz, ile tego jest w internecie? Ile masz takich doradców, którzy ci mówią, nie rób czegoś, bo już inni to robią. A po co się będziesz wysilać? Po co się będziesz wysilać? Po to, żeby zrealizować swoje powołanie, swoją misję tutaj na ziemi. Po to, żeby wykorzystać twoje talenty. Każdego dnia wykorzystywać twoje talenty, twoje zdolności. Aby być tym lub tą, która rozbija ograniczenia i bariery. Żeby rozbić ograniczenia i bariery na ziemi, trzeba najpierw rozbić bariery w swojej własnej głowie. Jakie masz jeszcze bariery do rozbicia? Co cię jeszcze blokuje? Co cię jeszcze hamuje na twojej drodze do szczęścia? Jakie masz jeszcze przekonania, które hamują twoje szczęście? Do czego się zmuszasz? Przymuszasz? Robisz coś przeciwko sobie? Dlaczego to robisz? Najwyższy czas, aby iść drogą wolności. Odwagi. Odwagi. Nie bój się wyjść z tym, co w tobie, do świata. Nie bój się zacząć coś nowego, do czego woła cię twoje serce. Nie słuchaj złych doradców, którzy mówią, nie sięgaj do gwiazd. Nie słuchaj krytyków i hejterów, tylko działaj. Najczęściej bowiem ci, którzy cię krytykują, chcą cię zatrzymać. Oni chcą, żebyś siedziała w tym samym bagienku, siedział w tym samym bagienku, w którym oni siedzą, bo im tam wygodniej. Chcą cię zatrzymać w stadzie, w zniewoleniu, w ogrodzeniu. Ale jeżeli tutaj jesteś dzisiaj ze mną na tej ceremonii, to najwyższy czas, aby opuścić wszystkie ograniczenia. Wiesz, co teraz zrobimy? Przejdziemy całą symbolikę 219, aby pokazać Ci, jak przepięknie Siła Wyższa prowadzi nas dzisiaj i jakie daje nam wskazówki. Czujesz tą gotowość?
Zaczynajmy. 219. 2, 1 i 9. 21 i 19. 21 i 9. Możesz teraz wziąć sobie coś do pisania i napisać 219 przed Tobą, a my zaczynamy. Czy jeszcze dobrze pamiętasz tą symbolikę? 219 to dwójka, jedynka i dziewiątka. Dwójka, arcykapłanka. Arcykapłanka jako połączenie energii żeńskiej i energii męskiej. Arcykapłanka ma koronę na głowie i w tej koronie księżyc pochłania słońce. Jakiś przepiękny, symboliczny gest takiej prawdziwej alchemii pomiędzy kobietą a mężczyzną. Kobieta jako księżyc, mężczyzna jako słońce. Mówię tutaj o takiej kompletnej alchemii i wiem, o czym mówię. Tutaj nie chodzi o zwykłą seksualność, taką zwykłą jakąś tam zwierzęcą, ludzką seksualność, tylko taką seksualność na najwyższym poziomie. Energia żeńska pochłania energię męską. Arcykapłanka, połowa okrągła, żeńska, przyjmująca, a druga połowa prostolinijna, czyli ta męska, dająca. Przepiękny, przepiękny symbol prawdziwej arcykapłanki. I muszę Ci powiedzieć z mojego doświadczenia, z mojego życia. Mój prawdziwy taki etap transformacji, który jest teraz w trakcie, czyli stania się tą prawdziwą, stuprocentową arcykapłanką, a nie tylko tą 99-procentową, nastąpił w roku Tygrysa, czyli roku 2022. To był mój pierwszy etap stania się prawdziwą arcykapłanką. Wtedy nastąpiło coś w moim życiu, co wielu, wielu z Was, szczególnie moich wojowników i wojowniczek światła, odczuwało i nie wiedzieliście, jak to przyporządkować. Dlaczego w moim życiu pojawiła się ta energia? Dlaczego w moim życiu pojawiła się ta osoba? I o co tutaj chodzi? Ogromny proces transformacji. Ogromny proces alchemii. To wtedy również napisałam 14 rozdział w powieści, czyli Alchemia, połączenie przeciwieństw. To był ten moment tej alchemii, który się tym zapoczątkował, potem to pojawiło się materialnie w moim życiu. I niektórzy z Was, nie rozumiejąc tego, co się dzieje, byli zaniepokojeni. W co ja wchodzę? W co ja się angażuję? O co tutaj chodzi? Niektórzy z Was odczuwali tą energię i nie wiedzieli, co się tutaj dzieje. I tu jest moja taka malutka przestroga. Czasami, jeżeli nie wiesz, co się dzieje w życiu innej osoby, bo może jeszcze nie masz rozwiniętych tych zdolności widzenia wszystkiego, odczuwania wszystkiego, tej mądrości, to proszę, nie ingeruj w pewne procesy, których nie rozumiesz. Raczej stań z boku i obserwuj. Obserwuj ten proces, a nie wchodź w ten proces i próbuj ten proces zakłócić. Wielu z Was, moich wojowniczek i wojowników światła z naszej społeczności, chciało ten proces zatrzymać i zakłócić, myśląc, że ja, Maria, jestem w jakimś niebezpieczeństwie. Przez to ten proces zakłócony trwał dużo dłużej i był dużo trudniejszy dla mnie, niż rozwinąłby się sam z siebie. Dlatego taka moja malutka rada, jeżeli kogokolwiek prowadzisz, jeżeli kogokolwiek kochasz, jeżeli kogokolwiek szanujesz, jeżeli ktoś naprawdę jest dla Ciebie ważny i widzisz, że on angażuje się w pewne procesy, to możesz służyć tej osobie radą, wskazówką, ale nie wciskaj swojego nosa w nie Twoje sprawy, bo możesz coś zakłócić i coś utrudnić. Czyli
Jeżeli kogoś kochasz, jeżeli ktoś jest dla ciebie ważny, jeżeli ktoś budzi w tobie szacunek, budzi w tobie te wyższe uczucia i widzisz, że on nagle jest w jakimś procesie i nie rozumiesz tego procesu, nie rozumiesz, dlaczego ta osoba w to się angażuje, to bądź jej radą, bądź jej wsparciem, wysyłaj jej miłość, wysyłaj jej światełko, ale nie wciskaj swoich 3 groszy, czy energetycznie, czy fizycznie w życie tej osoby. Bo to nie jest twoja sprawa. To nie jest twój proces i może czegoś nie widzisz i czegoś nie rozumiesz. Jak to ująć prostymi słowami? Gdy idziesz twoją drogą, pomagasz innym ludziom, już może cała twoja obecność pomaga innym ludziom, to często ludzie lgną do ciebie, szukają twojej rady, szukają wskazówki. To bądź im radą, bądź im wskazówką, bądź im wsparciem. Ale nie rób pewnych rzeczy za nich. Nie wtrącaj się. Nie próbuj ciągnąć kogoś za rękę. Nie próbuj dźwigać czyjegoś krzyża. Bo ten człowiek, on sam musi przejść przez pewien proces. Ty jesteś tutaj tylko po to, żeby to obserwować, żeby to wspierać poprzez miłość, poprzez dobrą radę. Ale nie wchodzić i mieszać w obcym kociołku. Bo można się poparzyć, po pierwsze, i po drugie, może wyjść z tego coś, co niekoniecznie jest dobre również dla tej osoby. Czyli ten proces arcykapłanki. Dokładnie teraz jestem w drugim etapie procesu arcykapłanki i myślę, że te osoby z Was, które odczuwają to, które odczuwają więcej, widzą więcej, to widzą i czują tą energię. Tą energię tej najwyższej alchemii, która dokonuje zmiany w nas i zmiany na ziemi. Bycie prawdziwą arcykapłanką to jest alchemia. Alchemia siebie i alchemia tego świata. I myślę, że w tym momencie, jak to powiedziałam, to poczułaś i poczułeś złote drobinki, które wychodzą teraz z mojego ciała i płyną do ciebie. Alchemia świata i wszechświata. Nie udało się wielu, wielu ludziom i z dobrych pobudek, i ze złych pobudek zablokować tej alchemii w moim życiu. Połączenia z tą drugą duszą w moim życiu. I dzięki temu ta alchemia na ziemi się dokonuje w tym momencie. I jesteś jej częścią. I ta piękna, złota energia płynie do ciebie cały czas. Cały czas. Poczuj ją i przyjmij, by również dokonać tej alchemii w sobie i w twoim otoczeniu. Arcykapłanka. W sieci światła utkana ze światła, która jest tym połączeniem z tą energią wyższą i przynosi tą energię na ziemię. I w tobie jest energia arcykapłanki. Bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą, to ta energia tej arcykapłanki jest w tobie. I jej podstawowym przesłaniem jest wolność, bądź wolna, bądź wolny. Co dla ciebie oznacza wolność? Bądź niezależna, bądź niezależny. Co dla ciebie oznacza niezależność? Bądź w pełni światła, zawsze i wszędzie. Bez względu na to, co dzieje się wokół. Arcykapłanka to również ten symbol wytrwałości i wytrzymałości. Ten symbol tego białego wielbłąda, który ma za sobą długą drogę przez pustynię, długą drogę w chłodzie, może w gorącu, w upale, bez wody, bez jedzenia i dociera nareszcie do oazy, którą stworzy ze swojej energii. Czy już stworzyłaś twoją świętą przestrzeń? Czy już stworzyłeś twoją świętą przestrzeń tam, gdzie teraz jesteś? Czy jeszcze pozwalasz na to, aby obce energie wchodziły do twojej przestrzeni, mieszały w twojej głowie, mieszały w twoim mieszkaniu?
stwórz Twoją świętą przestrzeń na bazie świętej geometrii, świętej energii, święta przestrzeń. Arcykapłanka. Świadomość siebie i samorealizacja. Czy jesteś już świadoma lub świadomy sam siebie? Czy realizujesz siebie zgodnie z drogą Twojego serca? Jeżeli nie, to przyjmij tą złotą energię ode mnie. Przyjmij tą energię alchemii, przemiany i transformacji. I realizuj siebie. Pełni. 219 to 2 i 1. Mak. Ten mak transcendenty, który podąża złotą ścieżką mądrości wyższej pomiędzy królestwem czarnego maga i pomiędzy królestwem białego maga. Złota ścieżka mądrości wyższej. Prawdziwy mak nie działa z pozycji ego. Prawdziwy mak kreuje i tworzy tutaj na ziemi coś według przesłań od tego, co wyższe. Według tej przesłań energii źródła, energii boskich. Czy tworzysz Twoje życie zgodnie z tym, co w Twoim sercu, co łączy Cię z energią wyższą? Czy też tworzysz Twoje życie z tej malutkiej perspektywy tego małego ego, które nic nie rozumie? Czasami trzeba przejść przez trudne procesy. Czasami trzeba przejść przez ból i cierpienie, żeby coś zrozumieć. Czasami trzeba przeżyć samotność, by zrozumieć, jak cudownie jest być z kimś. Czasami trzeba być z kimś, żeby zrozumieć, jak przepięknie jest być eremitą od czasu do czasu na przykład. Czasami trzeba poczuć zniewolenie, żeby docenić wolność. Bez odczucia wolności nie możemy zrozumieć, czym jest zniewolenie. Dlatego często trzeba przejść przez trudne procesy, tak jak ten wielbłąd na karcie arcykapłanki. Trzeba przejść przez te momenty trudu, bólu i cierpienia, żeby czegoś doświadczyć, żeby coś zrozumieć. Mak. Mak transcendentny rozwija swoje talenty, swoje zdolności tutaj i teraz. Czyli on wie, że to praktyka czyni mistrza. Czyli on wie, że jeszcze nie jest idealny. Że korzysta z tego, co dzisiaj staje do jego dyspozycji. I z tego tworzy to, co najlepsze i najpiękniejsze. Czyli nie musisz czekać, aż będziesz mieć wszystkiego pod dostatkiem. Ty już dzisiaj możesz tworzyć, możesz działać z tej perspektywy, z tego miejsca, gdzie jesteś dzisiaj. I z tego miejsca rozwijać się i rozkwitać. Mak transcendentny. Stań się tym prawdziwym magiem, który jest wolny, niezależny, tak jak arcykapłanka, który działa z radością, bez względu na to, ile ma kamieni na swojej drodze, ile głazów, jakie góry musi pokonać. On je pokonuje ze świadomością siebie i ze świadomością tego, że to droga jest celem. Tutaj i teraz działam na tyle, na ile mogę i kształtuję moje życie według wskazówek od siły wyższej, według wskazówek mojego serca i tak krok po kroku tworzę piękne życie, piękny świat i piękny wszechświat. Stań się więc prawdziwym magiem. Już dzisiaj zacznij kreować po pierwsze Twoją świętą przestrzeń, w której działasz i po drugie wyjdź do świata ze wszystkim tym, co w Tobie. A kolejnym krokiem jest słońce, szczęście i złoto, czyli również przypływ materialny. Idziemy dalej. 9. Eremita. W
wchodzimy w ciemność do podświadomości, aby odnaleźć nasze wewnętrzne światło. Nie patrzymy na innych ludzi, ponieważ inni ludzie nie są w stanie nas zrozumieć. Ich świadomość jest inna niż nasza i najchętniej widzieliby nas w stadzie owiec. Jesteśmy szczególni, dlatego spotykamy się na ceremoniach. Jesteś szczególną duszą. Twoim miejscem nie jest miejsce w stadzie owiec. Twoim miejscem jest Twój własny świat, Twój własny wszechświat, Twoje własne terytorium, na którym działasz. Czas, żeby się spakować, pomachać stadu owiec i powiedzieć: okej, teraz rozumiem, że nie jestem owcą, tylko jestem wilkiem. A wilki nie mogą siedzieć w ogrodzeniu. Wilki potrzebują wolności do działania i tej świadomości, że owieczki ich nigdy nie zrozumią. Wilk zawsze będzie zagrożeniem dla owieczki. Bądź wilkiem, bądź magiem, bądź prawdziwym eremitą, który rozumie procesy, które następują. Odnaleźć swoje własne światło i dzielić się tym doświadczeniem z tymi, którzy szukają, z tymi, którzy są otwarci na te przeżycia. Idziemy dalej, tak w błyskawicznym skrócie. 21. Wszechświat. Ta naga kobieta w ekstatycznym, można tak powiedzieć, tańcu, który jest jak orgazm międzygalaktyczny. Jest w tym orgazmicznym połączeniu z Wszechświatem. To połączenie z Wszechświatem daje jej możliwość, by odciąć wszystkie więzy, które ją hamują i blokują na drodze do szczęścia. Co jeszcze jest niedokończone w Twoim życiu? Od czego trzeba się uwolnić? Co Cię ogranicza? Co Cię blokuje? Co Cię hamuje? Weź ten sierp, te nożyczki, ten miecz i odetnij wszystko to, co Cię blokuje i co Cię zniewala. Wszystkie związki, które Cię zniewalają, wszystkie przekonania, które Cię zniewalają, wszystko to, co jest niezgodne z Twoją wewnętrzną prawdą. Dla mnie również teraz to jest taki moment, gdzie patrzę z tej pozycji arcykapłanki na drugim etapie rozwoju świadomości i alchemicznego połączenia na mnie, na moje ograniczenia, na moje działania. Dlaczego pewne procesy tak i tak przebiegały? Czy nadal chcę być w takim procesie, czy chcę to odciąć, zakończyć i podążać nową drogą? Tak jak eremita, popatrz na tej karcie eremity, mamy tego psa podziemi, Cerbera, który patrzy dwoma głowami do przodu, przyszłość, a jedną do tyłu, czyli przeszłość. Popatrz tak na Twoją przeszłość i zastanów się, co jeszcze Cię ogranicza w Twoim byciu sobą, byciu prawdziwą sobą, prawdziwym sobą. Boisz się opinii innych? Boisz się, że inni Cię odrzucą? Boisz się niepowodzenia? Nie bój się, bo dzisiejszym przesłaniem naszej ceremonii o numerze 219 jest Słońce! Słońce, również alchemia, połączenie kobiety i mężczyzny, ale na zupełnie innej, w innej świadomości. Można to również zrozumieć jako alchemię wewnętrzną, połączenie tej strony żeńskiej i strony męskiej w jedno. Bez ograniczeń, bez blokad, bez zazdrości, bez dominacji, bez próby zdominowania. To jest prawdziwa miłość. Miłość to dziecko wolności i to jest prawdziwe szczęście. Tak jak to słońce, które przebija się tutaj przez chmury, takie słońce jest dzisiaj przesłaniem
naszej ceremonii o numerze 219. Poczuj to słońce w sobie, poczuj tą złotą energię w sobie, poczuj Twoją wewnętrzną prawdę, poczuj to wszystko, co daje Ci szczęście tutaj i teraz. Co daje Ci szczęście tutaj i teraz? I odetnij wszystko to, co blokuje Twoje szczęście. Nie bój się. Odwagi. Zarówno arcykapłanka mówi do Ciebie odwagi. Mak mówi do Ciebie odwagi. Eremita mówi do Ciebie odwagi. Ta kobieta z karty Wszechświat mówi do Ciebie odwagi. Odwagi. Pokonaj wszystkie ograniczenia. Odrzuć wszystko to, co Cię blokuje i hamuje. I poczuj Twoje światło, Twoje szczęście. Ono już w Tobie jest. Ty nie musisz go szukać na zewnątrz. Stwórz Twoją świętą przestrzeń, Twoje cudowne miejsce, gdzie możesz działać, rozwijać się, bazując na tym, kim jesteś dzisiaj, na Twoim doświadczeniu i być już wskazówką i prowadzeniem dla innych, którzy może jeszcze teraz szukają odwagi. I tego życzę Ci z głębi mojego serca, tego światła, tego słońca, tej świadomości, tego poczucia, jak szczególną istotą jesteś, tej motywacji, tej inspiracji, żeby korzystać ze wszystkich talentów, które masz już dzisiaj, nie przekładać czegoś na później, żeby wyjść do świata z tym wszystkim, co w Tobie, z całą Twoją wewnętrzną prawdą, z całą Twoją indywidualnością, całą Twoją niepowtarzalnością i być wskazówką dla innych, być radą dla innych, prowadzić innych, uzdrawiać innych. Jaka jest Twoja misja? Z jakiej planety pochodzisz? Z jakiego miejsca we wszechświecie? Co Cię najbardziej uskrzydla? Co najbardziej lubisz robić? Stwórz Twoją świętą przestrzeń i działaj. I nie patrz na hejterów, nie patrz na krytyków, nie patrz na ludzi, którzy Cię nie rozumieją. To nie dla nich tutaj jesteś. Ty jesteś tutaj dla tych, którzy szukają. Ty jesteś cząstką wielkiej rewolucji tutaj na Ziemi. Kropla za kroplą tworzy ocean, kropla za kroplą drąży skałę. Jesteśmy pionierami, jesteśmy rewolucjonistami. To my dokonujemy rewolucji w świadomości ludzi, ziemi, świata i wszechświata, by to nowe i piękne mogło powstać. A my widzimy się za tydzień na ceremonii, nie za tydzień, za miesiąc, na ceremonii o numerze 220. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi i odwagi. Jeszcze raz. Inspiracja, motywacja, odwaga. Nie patrz na innych, nie patrz na hejterów, nikogo się nie bój, niczego się nie bój. Uwolnij się od wszystkiego, co Cię ogranicza. Odetnij wszystkie więzy, które Cię blokują, wszystkie przekonania, które Cię hamują. I idź za głosem Twojego serca, tutaj i teraz. Praktyka czyni mistrza.